Siemane, maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego jeszcze u mnie nie było, czyli YouTuber's Life. Sam zaczynam żyć życiem YouTubera, jak pięknie. Dzięki wam, bo jest was dużo, dużo więcej niż było, kiedy ta gra wyszła. Kiedy ta gra wyszła, pewnie miałem ze 100 subskrypcji, więc myślałem, że trochę będzie głupio ją nagrywać, bo co ja tam wam będę mówił? Ani tipów żadnych wam nie dam, ani nic wam ciekawego nie opowiem. Teraz jest już nasz na tyle, że może być ciekawie. Zresztą ja wcale nie twierdzę, że to będzie seria, bo tak naprawdę nie wiem, czy to będzie seria. W komentarzach pod filmem update'owym, w którym mówiłem wam, że będą dwa filmy dziennie o 10 i 14, dużo osób pisało, żeby zagrać właśnie w tą gierkę. I właśnie w tą gierkę zawsze chciałem zagrać. Zobaczymy, nie mówię, że to będzie seria. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście nagramy kolejne odcinki. Jeżeli wam się nie spodoba, to nie nagramy. Chyba, że bardzo mi się spodoba. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie zacznę nową grę, przetestuję tą giereczkę i zobaczymy, czy mi się spodoba i czy wam się spodoba. Więc przechodźmy do gry. Dobra, tak więc zaczynamy. Zaczynamy tą grę. Jestem najpopularniejszym YouTuberem. Kto jest tym najpopularniejszym YouTuberem? Nie do końca jeszcze wiem. Zarządzam własną siecią partnerską. No to superaśnie, po prostu zazdroszczę. To była długa i ciężka podróż. No długa pewnie tak. Ciężka też pewnie, to wiecie, to ludzie mogą myśleć, że to nie jest takie ciężkie, ale to ma swoją trudną stronę. Oto moja historia. Jestem bardzo ciekawy. Pewnie my będziemy tą historię tworzyli, tak? Czyli zaczynamy od nowa. Dobra, ludziska, bo ja już widzę pierwszy problem z tą grą. Już 3 razy przestało mi się nagrywać. Czyli po wstępie, potem wyłączyło się, po filmiku wyłączyło się i teraz się znowu wyłączyło. Więc już mnie zaczęła ta gra odrobinę denerwować, ale nie przejmuję się. Na razie jeszcze jesteśmy, więc musicie wybaczyć, że będą takie jakieś dziwne katy w dziwnych miejscach. Tak po prostu już musi być. Wybierz swoją płeć. Oczywiście mężczyzna, kolor skóry mam rozumieć, jaki mam. Zaraz, look na kamerę, jestem dość blady, więc myślę, że taki. Włosy. Look na kamerę. Jakie mam włosy? Ciężko powiedzieć, mam dość krótkie. Może nie. Coś w tym stylu, nie? Mam tak wygolone boki. Już teraz są troszkę zarośnięte, ale mam wygolone boki, a dość dłuższą górę i mniej więcej dajemy na to, że tak to właśnie będzie wyglądać. Tu mogę wybrać kolor włosów, no ja mam taki ciemniejszy, nie? Nie ma tutaj takiego ciemnego jak chyba, że taki. No chyba, dobra, damy taki, no. Jestem blondynem, oryginalnie dość ciemnym, ale niech będzie, że mam czarne włosy. Jakie mam oczy? Sam nie wiem, wydaje mi się, że zielone. A tutaj są też kształty oczu, tak? No ja... takie wyglądają spoko. A niech będą takie. Gwiazdor, osobowość. Kurde, no tego się nie spodziewałem. Romantyk, no zdecydowanie jestem romantykiem. Imprezowiczem zdecydowanie nie jestem. Geniuszem. No, mądrzy ludzie się nie chwalą. Dusza towarzyska. Może tak. Chociaż kiedyś bardziej, ostatnio troszkę nie. Chciwiec. Może, no nie będę mówił, no lubię pieniążki, ale chyba nie. Gwiazdor. Jesteś mistrzem w robieniu popularnych filmów i twoją jedyną ambicją jest to, aby robić ich coraz więcej. Liczy się każde wyświetlenie i nowy subskrybent. Kurde, myślę, że to pasuje do mnie najbardziej. Czy można wybrać dwa? Nie, jedno. Myślę, że jeżeli mnie znacie, oglądacie, to tak właśnie troszkę jest, więc super. Co o czym ma być twój kanał? Aha, czyli na razie dostępne są tylko gry, kiedyś będzie można robić inne kanały. Ewentualnie to bym mógł zaznaczyć, moda raczej nie, modny zbytnio nie jestem, styl życia też jeszcze raczej nie, gotowanie nie, chociaż bardzo lubię gotować, ale oczywiście gry to jest to, czym się zajmuję. Tak, nazywam się Manojek, nazwa kanału Manojek, tak jest i tyle. Dobra, ku mojemu zdziwieniu nie przerwało się nagrywanie. To właśnie tu zacząłem tworzyć moje pierwsze filmiki. Dopiero co się wprowadziliśmy i prawie nikogo nie znałem. Przyjrzyjmy się zatem, od czego zaczynałem, nim zostałem najlepszym youtuberem na świecie. Może ja sam coś z tej gry wyniosę i może sam czegoś się nauczę. Sterowanie. Możesz użyć myszki lub klawiatury do sterowania kamerką. Okej, czyli mogę jak zawsze, tak. Naciśnij środkowy przycisk myszy i poruszaj myszką. Okej, to rozumiem. Przenieś swoją postać klikając lewy przycisk myszy. Czyli takie typowe MMO. Okej, twój pierwszy. Całymi dniami miałem przyjemność robić filmiki z gier znajdujących się na mojej półce. Okej. Trzymałem moje gry na tej półce. Podejdź do półki. Do tej półki? Wybierz grę.
Okej, okay. Jest jedna gra, Empire Planet 2, czyli to trochę brzmi jak Age of Empire. To też wygląda troszkę jak Age of Empire, czyli jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa. Bardzo lubiłem gry strategiczne, tak zwane RTS-y, czyli Real Time Strategy. I Age of Empires była jedną z moich ulubionych gier. Wybierz grę i typ filmu. Wybierz grę. Jak się wybiera grę? Przyciąga? Typ filmu. Gameplay. Pierwsze wrażenia. Nie, ja... Recenzja, poradnik, duet, speedrun. Duet może zostać odblokowany dzięki użyciu talentu. Okej, okay, na razie gameplay to musi być, tak? I ta właśnie gra. Zacznij nagrywać. Czyli, jak się nagrywa? Tu jest tyle rzeczy. Uwaga, ja nigdy tego też nie oglądałem, bo nie chciałem sobie zdradzać tego wszystkiego, na co czeka na mnie w tej grze. Na tym etapie musisz skonfigurować kamerkę i mikrofon. Używane podczas nagrywania. Twój komputer ma ograniczoną moc. Oczywiście, opartą na podzespołach. Najbardziej zaawansowane opcje montażu polepszą jakość nagrania, ale wykorzystają punkty renderowania. Czyli to ma jakieś tam odniesienie do prawdziwego życia, bo czym więcej montujecie, czym więcej efektów dajecie do swojego filmu, ten też dłużej się renderują filmy. Mi na przykład renderują się dość długo, dlatego też, że... Znaczy, no właśnie, ja kiedyś bardzo dużo montowałem. Jeżeli jesteście ze mną od początku, możecie pamiętać, moje filmy miały około 6 minut i było bardzo dużo montażu, więc ja na przykład 2 godziny spędzałem nad montowaniem i godzinę nad renderowaniem, więc to było naprawdę dużo. Teraz już jest dużo lepiej, dużo wygodniej mi się to wszystko robi. Zazwyczaj zbyt dużo nie wycinam. Oczywiście wycinam te nudne momenty, czy jakieś przejścia, jakieś przerwy, ale mniejsza. Będziemy mieli jeszcze czas, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Dostosuj ustawienia swoich komponentów, następnie wciśnij przycisk kontynuuj. Gdzie jest przycisk kontynuuj? Nie wiem, rozdzielczość. Jak się zmienia? Niską tylko mogę, tak? Troszkę słabo. Czy to są punkty renderowania? Mam 0 subskrypcji, 0 wyświetleń. Mikrofon bez filtra. Jednokierunkowy bez filtra. Aha, czyli muszę to wybrać. Coś musi być po prostu. Stanowisko 1. Mam tylko jedno stanowisko. Moc komputera. Punkty renderowania. 10 mam. Czyli mógłbym coś więcej, ale tutaj nie mogę już nic więcej wybrać. Mogę ulepszyć komputer. Myszka Logitech, kamerka Logitech Octopus. Mogę ją kupić za 2 punkty. Mogę czy nie mogę? Nie mogę chyba. Co się stało? Czy ja coś zepsułem? Półka, wybierz grę. Coś popsułem. Gameplay, ok. Rozdzielczość niska, wybierz bez filtra. Jednokierunkowy, kontynuuj. Wpisz tytuł filmu. Gameplay z Empire Planet. Nie, trzeba dać jakąś nazwę. Zabijam niewiernych. Taką moje dam nazwę. Tylko jak to się nazywa? Empire Planet 2 i hashtag 1. Tak bym to nazwał ten film, więc niech tak też się moje filmy nazywają. Zobaczymy. Nie, na razie nie chce mi się tutaj wszystko. Jak widzicie, tutaj stoi mój mikrofon. Na poprzednich filmikach nie było go widać. Niestety miałem taki wysięgnik, który mi tutaj dawał mikrofon i on sobie tutaj stał obok mnie, po prostu daleko, ale niestety złamał mi się ten wysięgnik i teraz musi stać tak, więc ciężko mi się pisze na klawiaturze, więc może nie będę dawał tytułów. Zobaczymy, jak to wszystko będziemy robić. W tym etapie możesz robić notatki. Możesz napotkać różne problemy. Jakie notatki? Co się dzieje? Stop! Da się jakoś zatrzymać? Nie wiem. Każda karta używa dostępny pomysł. Dałem jakiś pomysł. Coś się podziało, nie mam kompletnie... Nie wiem, co się stało. Które trzeba rozwiązać, wybierając kartę. Każda karta zużywa dostępny pomysł, punkty umiejętności i tworzy klip wideo. Wybierz najlepszą kartę dostosowaną do sytuacji i zdobądź jak największą możliwą liczbę swoich punktów umiejętności. Wybierz jedną z kart dla danej sytuacji, aby przekształcić go w klip wideo. Co tu jest? Komentarz z innego tematu. Nieśmieszny komentarz. To tak typowo ja, nie? Punktacja ogólna. Skrypt 0, gra aktorska 4, dźwięk 3, postprodukcja 0. Co dalej? Aha, teraz muszę... Mam 2 na 2. Nie do końca ogarniam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Widzę, że tu jest jakiś... Edycja, tak? Stwórz swój film, przesuwając klipy do ścieżki edytowania i spróbuj je dopasować najlepiej, jak możesz. Możesz jeszcze dodać efekty. Biorąc pod uwagę liczbę punktów renderowania twojej stacji roboczej, gdy skończysz, wciśnij przetwórz. Czyli
muszę je jakoś dopasowywać, tak? Tutaj jest ścieżka taka i tu jest taka, tylko właśnie, jak to dopasować lepiej? Dodaj tytuł. Punkty renderowania, 10 były. Aha, czyli teraz będzie trwało 6 godzin renderowanie, jeżeli dodam tytuł, to będzie 7 godzin. Przesyłanie 8 godzin, czyli no tutaj bardzo słaby komputer ktoś ma. Jak to można by było złożyć, żeby to lepiej jakoś ze sobą współgrało? Chyba nie mogę jakoś tego inaczej zrobić, nie? Najpierw to, potem to. Popraw kolory. Aha, bo tutaj poprawię statystyki, będzie wideo będzie lepsze, jak poprawię ostrość. Kolory, aha, mogę tylko dwa. Tak? Nie, jak poprawię ostrość, co jest? Czemu teraz nic nie mogę dać? Czy ja coś popsułem? Nie wiem, nie mogę dać już nic, więc dam przetwórz. Zabijam niewiernych, popularność 46 czegoś. Czy to są te wyświetlenia? Treść 4, jakość nagrania 3, montaż 3, skrypt 1, zdobyte doświadczenie. Okej, okay, zdobyłem tam jakieś doświadczenie, prześlij film. Aha, tu jest dużo czytania, nie lubię gier, gdzie trzeba dużo czytać. Oto twoje wyniki za ten film, jak i zdobyte doświadczenie. W zależności od zdobytego wyniku filmu musisz zdecydować, czy go przesłać, czy też nie. Ale jako, że twój pierwszy filmik, wyślij go jak najszybciej. Też tak myślę, więc przesyłamy filmik. Wciąż wkurza mnie czas przesyłania filmu na kanale. Ile to warto poczekać? Ale i tak warto poczekać. Dla obserwacji ilości moich wyświetleń, subskrypcji, jak i zarobionych pieniędzy. No myślę, że przy pierwszym filmiku nie warto czekać na żadne zarobione pieniądze. Zawsze też znajdzie się czas przydatny. Co ja czytam? Zawsze też się znajdzie jakiś przydatny komentarz, który pozwoli mi ocenić, co zrobiłem dobrze, a co źle. Tak właśnie jest. Przynajmniej jeżeli dobrze rozwiążesz swój kanał, jeżeli dotrzesz do odpowiednich ludzi, to komentarze są naprawdę bardzo fajne i przyjemne. W każdym miesiącu miałem egzamin, więc musiałem się uczyć. Jeżeli uda mi się zdać, może dostanę jakąś nagrodę. Jeśli obleję, wtedy moja mama zrobi mi z tyłka jesień średniowiecza. No takie tutaj widać, że śmieszkowe powiedzonka. Akceptuj. Życie studenta. Żeby pójść do szkoły, kliknij na drzwi od pokoju. Czyli to jest tak trochę jak ze mną. No ja też jak zaczynałem kanał, studiowałem i teraz znowu wracam na studia, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czekajcie, mam takie zadanie na dzisiaj, to jest chyba tak. Powrót do szkoły, oglądalność 1000 i siemanko. Siemanko, zdobądź wymaganą liczbę osób subskrybujących twój kanał. To nie siemanko, tylko siemanemaneczko. Potrzebujemy 500 subskrypcji, żeby to zrobić. Kliknij lewym przyciskiem i wybierz szkoła. Szkoła to niesamowite miejsce, gdzie spotykasz nowych znajomych i uczysz się nowych rzeczy. Nie jest najlepszą rzeczą na świecie, ale musisz tam chodzić. Co prawda, to prawda. Czyli mój film ma teraz 4 wyświetlenia, 0 subskrypcji przyniósł i zrobił tyle. Powiem wam tak, jak wstawicie pierwszy filmik, to się będzie zgadzało, to się będzie zgadzało, a tu będzie zero. Więc na to nie liczcie, tak mi się wydaje przynajmniej. No przy tylu wyświetleniach to chyba nie ma szans, ale mniejsza, no co to jest za różnica? Co to jest to? 6 mam jakiś tych. Mam 100 dolarów i mam tutaj jakieś coś i tak wyglądam. Tu coś mi ukrywa mój znaczek do nagrywania, aha, to jest jakaś misja. No dobra, no to idę do szkoły w takim razie, szkoła. Czyli wychodzę do szkoły i w tym czasie myślę, że jakoś ten czas przeminie, nie? Czy nie? O, dokładnie. Czas przemija. Ja dalej mam tylko 4 wyświetlenia, ale już wróciłem ze szkoły. I dostanę jakąś nagrodę, tak? 35 expa. Czy ja już to dostałem? Yeah! Dostałem. Zawsze mogłem sprawdzić, na ile przygotowałem się do egzaminu. Dzięki kalendarzowi w twoim telefonie. Ale nauka i dobre oceny to nie wszystko. Zeszami poszedłem na zakupy i sprawdziłem nowe premiery. Okej. Okay. Nie musiałem wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. Kupowanie przez internet jest dużo szybsze. Ha, 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 ha. Co mama chce od nas? Chyba się czepia o coś, nie? Dobra, ta kamerka jest tak dość słabo intuicyjna, ale myślę, że jakoś sobie to poradzimy. Co chciała do nas, od nas mama? Nie wiem. Pokaż wynik. Najlepsze komentarze. Uwaga. Gameplay z Empire Planet 2 wzbudzają obecnie duże zainteresowanie. Okej, okay. Oczekiwany przeze mnie filmik na HAL PC nareszcie się pojawił. Co to jest HAL PC? Nie wiem. Nie, moje oczy, błagam, usuńcie ten film z kanału.
typowo, co to do cholery jest gra, najlepszy film ever, po prostu cię kocham, dzięki, ja ciebie też. Jakbym czytał po prostu swoje komentarze bez tych tutaj dwóch łapek w dół. Popularność 46%, wyświetlenia 4, no zniknij, dobra, widać, że nie dają mi sprawdzić, więc muszę zrobić zakupy. Tak też zrobię. Na czym my te zakupy mamy zrobić? Na tą chwilę byłyby dostępne tylko 3 sklepy, ale wraz z moim postępem odblokowywałem nowe. Mogłem rozejrzeć się po każdym z nich lub zakończyć przeglądanie klikając krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu. To się domyśliłem akurat, ale co my chcemy kupić? Nie wiem. Coś na Amazon, nie? Na Amazing. Ale czy ja miałem zrobić... Czy ja chciałem kupić grę? Chyba nie. Co ja mam kupić? Halo? Kup nową grę. Byłem już znajomiony z podstawami tworzenia filmów oraz ciążących na mnie obowiązków. Zdawałem sobie sprawę, że na początku może być trudno, zdecydowanie będzie trudno, ale zdecydowałem się zostać youtuberem i nic nie mogło mnie powstrzymać. Musiałem to zrobić. Kurde, powiem wam teraz tak trochę, właśnie dlatego myślałem, że ta gra może być fajna, bo ja będę miał czas wam opowiadać o moich historiach, jak to wszystko się zaczęło. Ja też bardzo zawsze, już od kilku lat chciałem zostać youtuberem i kilka razy próbowałem, ale to jest naprawdę cholernie trudne. Przez pierwsze 2 tygodnie czy 3 tygodnie, chociaż nagrywałem dość dobre filmiki, myślę, że jak na początek, miałem 8 widzów i to ani nie rosło, ani nie spadało. Musicie sobie tylko sami wyobrazić, jak ciężko było, widząc, że dużo bardzo czasu poświęca się na filmy, a je ogląda po 2 czy 3 osoby. To było naprawdę ciężkie. Ale to się zmieniło i sami możecie to zobaczyć. Praktycznie w 4 miesiące chyba teraz już nagrywam filmy, mam 5,5 tysiąca subskrypcji. Ogólnie 1000 sobie stawiałem jako cel na rok, a mam już 5,5 w 4 miesiące. Wyświetleń też dużo więcej niż na początku, więc jest naprawdę fajnie. Ale myślę, że te wszystkie takie ciekawe historie sobie zamieścimy właśnie w tej serii, bo na razie gra wydaje się bardzo fajna. Dzwonili do mnie ze szkoły i powiedzieli, że opuściłeś dużo lekcji w tym tygodniu. Zostaw ten komputer, zacznij się uczyć. Typowa mama. Ale tak chyba nie było. Wiedziałeś, że możesz zarobić dodatkowe pieniądze, możesz iść do pracy tymczasowej klikając na drzwi, tylko nie zaniedbuj swoich obowiązków. Czyli tak typowo, że musimy iść do pracy. Okej. Co tutaj się dzieje? Ja miałem zrobić zakupy. Kup nową grę. Czy twoje gry są przestarzałe? Ludzie wolą już nowsze produkcje. Nie czekaj ani chwili dłużej, kup nową grę. Twoi fani będą ci wdzięczni. Oczywiście, zrób zakupy. Musimy kupić jakąś nową grę, którą ludzie będą chcieli obejrzeć. Myślę, że na Amazon będą fajną. Lord Battle for Upper Earth. Czyli to brzmi jak jakieś Władcy Pierścieni. Aha, ale to ma trading dobry, czyli to wyszło jakoś niedawno. Jest styczeń 9, to wyszło grudzień 25. Widzicie, no te wszystkie gry są już decreasing, ale te dwie są idą do góry. Długo oczekiwana gra New Business została wydana na coś tam. Najpopularniejsze. Jakie są ostatnio najpopularniejsze gry? Ta jest popularna, ale jest bardzo droga. Ta za to nie jest wcale droga. League of Giants. I myślę, że kupię sobie League of Giants. Kup. Zaraz dostanę. Dobra. Jej, tutaj jest chyba, mam 5 pomysłów, tak? I jestem zmęczony, jak to spadnie, a to jestem głodny. Dobra, może być i tak. Przyszła moja gra, otwórz paczuszkę. League of Giants, czyli prawie jak League of Legends. Co tutaj możemy robić? Możemy oglądać telewizor, ale oczywiście prawdziwy youtuber nie chce oglądać telewizora. Kupiłem nową grę, dostałem nagrodę Expowisko. Tu jest mój level. Co to jest? Skillsy mam jakieś. Mam jakiś punkt? Nie mam żadnego punktu. Vlogger skills. Ok, to moje statystyki. Zobaczymy dalej. To kolekcja kart. Oto twoja kolekcja kart. Gdy zdobędziesz nowe karty, będziesz w stanie otworzyć nową talię, którą możesz wykorzystywać podczas nagrywania filmiku. Wystarczy kliknąć na kartę, by ją aktywować lub deaktywować. Pamiętaj, że możesz wybrać od 12 do 24 kart. Ok, pomachaj na przywitanie. Tak typowo, no. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze tym nie będę się jakoś zajmował. Czy tutaj jest gdzieś pokazany czas? Jest 23, tak? Czy ja czasem muszę spać? Nie wiem. Tu mam jakiś telefon, tu mam swoich znajomych. Patrzcie, mam znajomych. Z tą się chyba lubimy tak mocniej, więc napiszę jej SMS-ka. Nie wiem po co, ale po prostu. Napiszmy. Ten czas idzie dość szybko. Co to jest? Podsumowanie kanału. 0 wyświetleń, 0 subskrypcji, ale zarobiliśmy. Ranking YouTube.
Ma 48 poziom, tak? Nie wiem o co chodzi. Ostrzeżenie, nie mam żadnych ostrzeżeń. Twoja sieć, czy ja już mam sieć? Nie możesz dołączyć do sieci partnerskiej, dopóki nie znajdziesz się na CPM, czyli przybliżony przychód na 1000 odwiedzin to 1 dolar, czyli dość dużo. Na zagranicznym YouTube podobno niedużo, ale w Polsce to jest dość dużo. Okej, tym się nie przejmuję. Tutaj czatuję, czy ja już mogę przestać czatować? Czas chyba zrobić nowy film z nowej gry League of Giants. I to będzie oczywiście gameplay. Zobaczymy, bo ja właśnie... Chodzi o to... tutaj są takie okienka. Rzecz, okej. Okay. Stanowisko, pierwsze, rozdzielczość. No, musi być niska chyba. Tu bez filtra. Tutaj to, kontynuuj. Niech nazywa się tak właśnie ten filmik, bo nie chce mi się pisać. Ukończyłeś ciężkie wyzwanie. Zabójcze spojrzenie, profesjonalny komentarz, radosny wyraz na twarzy. No oczywiście, jeżeli ukończyłem ciężkie wyzwanie, no to muszę się ucieszyć. Nagrywanie, menu główne, nieśmieszny komentarz. No dam, tylko że ja te karty tracę chyba, nie? Więc nie wiem, czy jest sens tracić te karty. Dlatego też zrobię sobie krótką przerwę po nagraniu tego odcinka i poczekam na wasze komentarze, bo wy na pewno znacie się na tej grze dużo lepiej niż ja. Myślę, że skończyłem właśnie to nagrywać. I co teraz? To jako pierwsze... I to? Nie, no to się tak zbytnio nie łączy, ale to już się jakoś tam łączy. Czy to się coś zmienia przy tym? Chyba nie. I mogę dodać tutaj efekty. Dodaj tytuł, popraw kolory i popraw ostrość. Aha, to doda 3 do filmu. Tu w sumie tego filmu miałem mało, więc dam to. Popularność 66, czyli już dużo lepiej. Wszystko będzie rekordowe, każdy film będzie rekordowy i to wszystko pójdzie nam w górę. Zobaczymy. Skasuj filmik. Nie, no oczywiście, że prześlemy ten filmik. Tylko, że on się będzie długo renderował i przesyłał. Powrót do szkoły. Mam ten. Muszę iść do szkoły. Czy chcę? No chyba muszę, nie? To idę do szkoły. W tym czasie mi się zrenderuje i zuploaduję film. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Czy tak będzie? Tak, to jest dobry pomysł ogólnie. Nagrywać film, renderować i uploadować, kiedy idziecie do szkoły. Jesteśmy już troszkę zmęczeni. Jest styczeń 12. W szkole byłem. Yeah! Dobra, skończyłem. Spójrzcie na mnie. Robienie gameplayu jest bardzo proste. Pomyśl, o czym chcesz mówić. Pokaż, co potrafisz i dodaj efekty specjalne podczas montażu. Bułka z masłem. Czyli już to robiłem chyba, nie? Komentarze. O kurde, ile same łapki w górę. Haha, ten filmik jest wspaniały. Niesamowity film, dodasz mnie proszę. Typowo. Gameplay z League of Giants jest bardzo interesujący. Dobra robota. League of Giants jest najlepszą grą, jaką kiedykolwiek grałem. Ta gra jest na czasie. Oczekiwany przeze mnie filmik na HAL PC nareszcie się pojawił. Nie wiem, co to jest HAL PC, czy to jest jakaś strona internetowa? O Jezus, ile wyświetleń robimy. Panowie i panie. 20 subskrypcji po dwóch filmach. Niemożliwe po prostu. 50 subskrypcji. Nie, to nie jest realne. Zarobki, to nie jest realne po prostu, no. Idzie naprawdę dobrze, czyli bardzo dobry filmik zrobiliśmy. Powoli będziemy musieli się też położyć. Ale jeszcze nie teraz, to cały czas rośnie, halo. To tak nie działa, czyli znowu musimy iść do szkoły. Oglądalność nam niedługo wzrośnie, bo na tym jednym filmiku zrobiliśmy już prawie 200 subskrypcji i 1000 wyświetleń. Więc to myślę, że jakoś ten, czy ja z mamą mogę jakoś zagadać? Chyba nie. Co ja mogę? Mogę pracować. Pracować pewnie będziemy musieli, żeby nowe gry móc kupywać. Nowy film. Jest jakiś leci nowy film, tak? A nie, to filmy będziemy oglądać wtedy, kiedy teraz czas jest jeszcze nagrać jeden filmik, ale kurde, myślę, że mama wchodzi. Co będzie mama chciała? Krzyczy na mnie. Prawie nic się nie uczyłeś w tym tygodniu, mam nadzieję, że w przyszłym bardziej się postarasz. A jak się uczy? Nie wiem, jak się uczy. Chyba mi o tym nie powiedzieli. No w szkole chodzę do szkoły, byłem już 2 razy w szkole. Więc dolara 50... Jezus. Gdyby YouTube działał tak jak ta gra, to byłbym bardzo szczęśliwy. Co tu się dzieje ciekawego? No nic, na razie jeszcze rośniemy. Ja myślę, że w tym momencie zakończymy, bo ten filmik ma już grubo ponad 23 minuty, 25 ze wszystkim myślę, że będzie. Oczywiście trochę sobie powycinam, trochę sobie nie powycinam. Kto to jest? Cześć Manojek, chciałbym nagrać i zmontować filmik z gry, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Mógłbyś to zrobić za mnie? Wyślę ci tę grę. Czemu on się tak śmieje? Okej, dostępne nowe zlecenie. I co ja za to będę miał?
gameplay. Co ja za to dostanę? Aha, $200 za to dostanę i 250 expa. Oczywiście, że to zrobię, ale zrobię to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się gra spodobała, bo gra jest naprawdę dość ciekawa. Myślę, że jak ją ogarnę... To jest ta gra, którą nam dała ta koleżanka. Tak jest. Jeżeli ją ogarnę, to będzie bardzo fajnie się grało. Mi się naprawdę spodobała. Jeżeli wam się spodobała, to jak zawsze zostawcie w komentarzu komentarz i dajcie mi znać, co o niej myślicie i jak mam grać w nią lepiej. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba i lajka. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa. A!